Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj parę słów na temat tak zwanego pogodowego bólu głowy. Czytałem trochę na ten temat i bardzo mi się ten temat spodobał i postanowiłem z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami. Zmienność warunków atmosferycznych wywołuje napadowe bóle głowy. Z danych International Association of Study of Pain wynika, że 90% w populacji jakiejkolwiek cierpi prędzej czy później na bóle głowy w okresie swego życia. U 50% bóle powtarzają się, występują one częściej u kobiet, trzykrotnie częściej niż u mężczyzn. I ból głowy jest najczęstszą przyczyną wizyty u neurologa. Są to dolegliwości samoistne. Ale oczywiście w takich sytuacjach pierwsza decyzja przy takich bólach głowy, zwłaszcza powtarzających się, jest konieczność wykonania tomografii komputerowej głowy, żeby wykluczyć guza. Do tych samoistnych bólów głowy zaliczamy migrenę i napięciowy, klasterowy ból głowy. To są dwie zasadnicze takie jednostki chorobowe. Migrena jest to zaburzenie nerwowo-naczyniowe. Część autorów mówi, że może nawet ich pochodzenie genetyczne, a przewlekłe, nawracający zespół bólowy. Towarzyszą temu bólowi głowy takie niecharakterystyczne objawy jak niepokój, rozdrażnienie. Zresztą często doświadczamy to w domu, prawda? Jak żona ma taki ból migraniczny głowy, to broń Boże, ani przystąp do niej, bo wszystko ją denerwuje. Rozdrażnienie, zaburzenie widzenia, pojawiają się aury takie przed oczyma wzrokowe i słuchowe, no i połowiczny ból głowy, mdłości, u niektórych wymioty i ewentualnie światłowstręt. W tej sytuacji obowiązkiem naszym jest i pacjenta jest przerwać ten napad, czyli podajemy wysokie dawki bardzo prostych leków przeciwbólowych, leków przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, nawet beta-blokery. Pojawiły się ostatnio najnowsze leki biologiczne hamujące specyficzny neuropeptyd CGRP. Raz w miesiącu się go podaje podskórnie. Niestety one są dosyć kosztowne, jeszcze nierefundowane. Obliczono z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, że leczenie migreny w Polsce w 2017 roku kosztowało około 30 milionów złotych. W związku z tymi migranicznymi bólami głowy bardzo mnie zaciekawiło, mamy dwa stany. Pierwsze, spojrzę w kartkę, żeby nie pomylić, bo to jest absenteizm, czyli nieobecność w pracy, uchylanie się od obowiązków społecznych, bo mnie boli głowa. Prawda? Absenteizm. No i drugie jest prezenteizm, że w korporacyjni pracownicy właśnie, jak mnie boli głowa, mimo wszystko, że chętnie bym został w domu, ale udaję bohatera, poprawiam swój wizerunek wobec pracodawcy i idę, tu mnie boli głowa, nie chcę mi się, jestem rozdrażniony, ale idę, pokazuję, że mogę pracować. Proszę Państwa, ja mam takie jeszcze poza tymi nowoczesnymi rzeczami, o których tutaj wspominałem, podejściem do tych bólów migranicznych, taki stary, dawny sposób ktoś mi nauczył, bo jak kogoś boli głowa, to proszę wziąć obie ręce na skroń i wyczuć tętnienie tętnicy skroniowej. Ona wyraźnie jest wyczuwalna, pulsuje i właśnie podczas bólu głowy migranicznej to pulsowanie jest bardzo nasilone. Proszę spróbować przycisnąć mocno, tak żeby zatrzymać to pulsowanie na 15 sekund, licząc 1, 2, 3, 4 do 15. Puszczamy, chwilę odczekujemy i jeszcze raz. I tak 3 razy. Ja bardzo przepraszam, pewnie eksperci, neurolodzy, jak to oglądają, to, ale liczę, że może nie oglądają, to my od czyjej wiary odżegnam. Ale muszę Państwu powiedzieć, że po takich manewrach mnie i wiele osobom, którym to spróbowałem robić, ból się cofa. Niemniej te tak zwane pogodowe bóle brzucha są problemem. Jeszcze raz powtórzę, zatrzymujemy ból. Najlepszymi dostępnymi lekami prostymi zatrzymać ból i zgłosić się do lekarza, do neurologa,
żeby pociągnąć dalej diagnostykę. Dziękuję, życzę Państwu nocy i dnia bez migreny. Miłych snów, dobrej nocy.